No właśnie, tych wszystkich z Państwa, którzy nie zauważyli różnicy, muszę po prostu przekonać na słowo i przeprosić, że rzeczywiście ona była, ponieważ program dotyczy barw, widzenia koloru, więc na odbiornikach czarno-białych oczywiście będzie to wszystko widoczne znacznie gorzej, a właściwie trzeba będzie nam uwierzyć po prostu na słowo, że różnica jest. A jest olbrzymia i po prostu świat czarno-biały i świat kolorowy to są dwa różne światy. O tym, dlaczego kolory widzimy i jak to się dzieje, właśnie chcemy dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. No ale prawda, paltocik może dla pana, bo pan pędzi, a trzeba zacząć od początku. No, początek odbył się wiele set lat temu. Właściwie zaczęło się wszystko od odkryć wielkiego Isaaca Newtona, który już na początku XVIII wieku, rok był chyba dokładnie 1704, kiedy opublikował swoje dzieło Optyka. Co stwierdził? Stwierdził na przykład, że światło w ogóle to jest pewien bałagan zbudowany z fal. Fal o różnych długościach. Tam parę lat po nim, czy kilkaset lat po nim stwierdzono, że mogą to być kwanty o różnych energiach, ale nie ma znaczenia. I udowodnił na przykład coś takiego, że światło białe, kiedy przepuści się przez bardzo mądre urządzenie zwane pryzmatem, ukazuje swoją naturę złożoną. Że tak naprawdę składa się z ogromnej ilości barw, od czerwieni do fioletu. No, odkrył widmo. Światło białe można było rozłożyć. Mało tego, to samo światło można było uzyskać metodą dodawania. No, na przykład taka tarczka, na której są tak naprawdę trzy barwy, czerwona, zielona i niebieska, ta reszta to jest taka pośrednia tylko. Otóż jeśli obserwować to bardzo szybko, no proste, no, widzimy elegancką biel. Pomiędzy bielą a żółcią. No powiedzmy, że są to kłopoty związane z brudem, prawda, który delikatnie nas także w studiu tutaj otacza. Ale żeby nie było tego, to słuchaj, eksperyment prawie ostateczny. Popatrz, trzy ekrany, każdy z nich oświetlony reflektorem z innym filtrem. Piękna czerwień, w środku zieleń, z prawej strony niebieski. Ale jeśli będziemy dodawali z innych reflektorów odpowiednio inne barwy, zobacz powoli, co się staje. Tu się zaczyna wypełniać i tutaj także. I powoli to wszystko zaczyna zmieniać barwy, aż dochodzi do tego, co nazywamy bielą. Ale żeby można się było przekonać, że nie ma tu oszustwa, wystarczy zanalizować cienie. O, proszę bardzo. Zajączki we wszystkich barwach tęczy. Znaczy, nie jest to wspaniały efekt. Oczywiście do obserwacji tylko na barwnych telewizorach. Niestety. A jednocześnie, jakie niesamowite odkrycie. Biel można złożyć z barw, trzech podstawowych barw, które w ogóle jej nie przypominają. I co więcej, każdą barwę z tych trzech podstawowych daje się uzyskać. No prawdą jest, że Newton był genialny, ale nawet on nie wiedział, dlaczego tak się dzieje, że widzimy te barwy. I tutaj trzeba było wiele lat czekać, aż rozwikłana została tajemnica fizjologii ludzkiego oka. Budowa siatkówki, która jest właśnie za widzenie barwne odpowiedzialna, jest niezwykle skomplikowana. 125 milionów tych receptorów, które tu są kolorem czarnym oznaczone, pręcików odpowiedzialnych jest za widzenie kontrastów czerni i bieli. Natomiast 6,5 miliona tych czerwonych to są czopki, receptory odpowiedzialne za widzenie barw. A co się dzieje potem? Potem setkami tysięcy połączeń nerwowych, te elektryczne impulsy, informacje o obrazie, kolorze wędrują do mózgu. Tu dopiero zaczyna się nieprawdopodobnie skomplikowany proces układania z tego obrazu, który widzi ludzkie oko. Ale na to, by zrozumieć, co dzieje się w oku i mózgu, trzeba było czekać jeszcze dłużej, bo aż 300 lat. Cała mozaika barw z trzech tylko składowych. Cała tęcza powstać może właśnie w ten sposób. Dziś nie dziwi to nikogo. W XVIII wieku było to jednak odkrycie o dużej randze. Przełomem było ogłoszenie przez Thomasa Younga w 1801 roku teorii trzech barw. Jej istota opiera się na założeniu, że w oku istnieją trzy rodzaje receptorów, które są w stanie oddać wszelkie barwy i ich odcienie. O, proszę bardzo.
35. Ale nie zgaduj, tylko czytaj, co widzisz. 96. No, nie najgorzej, proszę. No, 32. Ile? 32. No, 10 to się są... pomyliłeś. No i widać, że nie widzisz, no. No bo to są tendencyjne obrazy. A teraz tu z prawej? Z prawej 7. A z lewej? 6. Aha, akurat. 6. Nie, 5. No i właśnie, to jest, należysz widocznie do tej grupy 7% mężczyzn, którzy mają, jak wynika z takich testów na widzenie barw, upośledzone widzenie barwne. Ciekawe, że tylko 1% kobiet ma tego typu wadę wzroku. Te testy pozwoliły ustalić, że jeden z receptorów widocznie jest upośledzony i uważa się, że ludzie, którzy widzą normalnie, fachowo nazywa się ich trichromatopami, mają jednak pewną przewagę w postrzeganiu świata od tych, których popularnie, potocznie nazywa się daltonistami, a w rzeczywistości fachowo dichromatopami, ludzi, którzy nie widzą w pełni wszystkich barw. Najczęściej zresztą dotyczy to czerwieni. Gdyby z tego obrazu przy pomocy oczywiście zabiegu technicznego wyeliminować czerwień, to właśnie tak widzi człowiek, który tę barwę jak gdyby postrzega najsłabiej. Prosimy nie regulować kolejności, oczywiście tu nic nie pomoże, natomiast w kolejności tych upośledzeń barwnego widzenia można by wymienić barwę zieloną. Kiedy człowiek jej nie widzi, gdy jej brakuje, obraz wygląda właśnie tak. Jeśli chodzi o niebieski, no z tym jest stosunkowo najlepiej, bo oko najczęściej ten niebieski kolor postrzega właśnie najbardziej efektywnie. Ale to jest bardzo istotne, że te badania daltonizmu pozwoliły po raz kolejny potwierdzić teorię, że rzeczywiście siatkówka oka ma trzy grupy czopków odpowiedzialnych za widzenie tych poszczególnych barw. Ta teoria jeszcze raz się potwierdziła. Co wcale nie znaczy, że tak naprawdę wiemy, w jaki sposób daltoniści oglądają świat. Nie wiemy z tego względu, że czegoś tam jednak brakuje, bo no, piękna teoria, ale ja proponuję, słuchaj, myśmy nigdy tego nie robili, eksperyment na widzach, a brutalnie, dlaczego by nie? Proszę bardzo, w tej chwili technicznie na ekranach pojawi się taki obraz właśnie z naszej telewizyjnej konsolety. Niebieski krzyż na jasnym tle. Ja widzę zielony. Zielony, no ja wiesz, miałem kłopoty z tym testem. No właśnie, zielony krzyż. Nadawać proszę bardzo usilnie wpatrywać się w ten krzyż. Pamiętać jego kolor, to będzie uwaga, trwało 20 liczymy. Sekund. Raz, dwa, trzy, zapamiętać cztery, wszystko dokładnie. Pięć, sześć, siedem, bo w tym miejscu pojawi osiem, się co innego. Dziewięć, dziesięć, jedenaście, skupić uwagę. Dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, głównie ramiona. Uwaga. Siedemnaście, osiemnaście, 19, 20. No widzę dalej, chociaż go nie ma. No ale dobrze, ale jaki kolor widziałeś? Widziałem czerwony. No, a przecież go nie było, bo myśmy dawali technicznie czysty, bialutki kolorek na ekran. Ale no, teraz cię zaskoczę. Teraz cię zaskoczę. Otóż jest oczywiście wytłumaczenie tego zjawiska i to właśnie wywodzące się z poprzednio omawianej teorii. Otóż zmęczyliśmy receptory koloru niebieskiego i zielonego, i w związku z tym, z niewyjaśnionych bliżej przyczyn, mózg sam wydobył ten obraz, który odbierają receptory czerwieni i dlatego widzieliśmy na czerwono ślad czegoś, co właściwie nie istniało. Mózg, a więc kolor to jest jednak wynik pewnego procesu, użyjmy mądrego słowa, komputacji. I proszę, zagadka. Materiał fotograficzny reaguje na zmianę oświetlenia, oko ludzkie nie. Coś tu oszukuje. Do tego dr Edwin Land, ten, który wymyślił system fotografii barwnej, natychmiastowej, przeprowadził swego czasu inny śmieszny eksperyment. Wziął tak zwane wyciągi barwne. To są czarno-białe zdjęcia wykonane przez filtry o odpowiednich kolorach. Czerwony, filtry, zdjęcie wykonane przez filtr zielony i niebieski, puścił takie czarno-białe na ekran i dodał do tego światełko czerwone. I raptem obserwatorzy zobaczyli na ekranie barwy, których tam nie było. Ich mózg skądś wziął informacji. To właśnie, tylko problem polega na tym, że oszukuje taśma filmowa, a mózg dopełnia informacje. I
ten proces, który w mózgu się dokonuje, związany z widzeniem barwnym, właśnie świetnie można zilustrować takim eksperymentem z tak zwaną linią wężową. Po lewej białe, po prawej kolor żółty. Linia wyznacza niby granicę pomiędzy tymi dwoma kolorami. Gdy wpatrujemy się intensywnie w obraz, widzimy wyraźnie, że ten kolor żółty wypełnia dokładnie tę część ograniczoną linią wężową. De facto jest inaczej. Tam tego białego trochę jednak zostało. Żółty kolor nie zupełnie wypełnia ten obraz wzdłuż wężowej linii. To mózg go dopełnił, bo tam dzieje się tajemnicza procedura, zbliżona może nawet do tego, co dzieje się we wnętrzu mikroprocesora, a może jeszcze nawet bardziej skomplikowana. Widzisz, mózg zaczyna przeszkadzać w jakiejś obiektywnej, sensownej teorii barw. Zresztą zobacz, co się dzieje. Jak to przeszkadzać? No przeszkadzać, po prostu wymyśla swoje własne barwy. Oświetlenie tylko czerwone. Prawda? I zauważ, że pewne elementy pozostają jasne, pewne ciemne, bez względu na to, jakie jest natężenie tego oświetlenia. Jeśli użyjemy tylko światła niebieskiego, również ta różnica jasności zaczyna, daj trochę zieleni, właśnie te różnice jasności zaczynają odgrywać jakąś zasadniczą rolę. I rzeczywiście w najnowszej teorii widzenia barwnego, przy której opracowaniu bardzo dużo miał właśnie do powiedzenia pan Land, mówi się już nie tylko o prostych współczynnikach odbicia, prawda, poszczególnych barw, ale o takich współczynnikach, które wynikają z analizy jaskrawości poszczególnych kolorów, stosunków jednego do drugiego i tak dalej. Do tego dokłada się jeszcze dość skomplikowane obliczenia związane z kontrastem i dopiero powstaje coś w rodzaju takiego obiektywnego modelu barwy. Początek, ale powstaje. No ale przede wszystkim jeszcze istnieje coś takiego jak punkt odniesienia, co znaczy wspaniale widać, kiedy spojrzeć okiem nawet amatorskiej kamery telewizyjnej. Jeżeli taka kamera nie została, jak mówią fachowcy, odpowiednio zbalansowana, czyli nie ma tego właściwego punktu odniesienia, to obrazek tego samego domku, który przed chwilą oglądaliśmy, wygląda dość dziwacznie. Bo jest to po prostu pozbawione pewnego odpowiedniego zestawienia barw. Dopiero kiedy założy się na tę kamerę białą kartkę na przykład i pozwoli jej się spojrzeć do właściwego punktu odniesienia, czyli właściwy balans bieli zostanie zrobiony, wtedy barwy tego obrazka stają się oczywiście zupełnie inne, prawidłowe. I nie bez powodu o tym mówię, bo to jest właśnie prawdopodobnie tak, jak odbywa się ten proces w mózgu. Mózg musi mieć jakiś nieznany nam jeszcze punkt odniesienia, który pozwala dostroić widzenie poszczególnych barw do tego układu. I można powiedzieć, że doszliśmy do zaskakującego paradoksu. Zawsze wydawało nam się, że technika śledzi przyrodę, a dzisiaj widzimy, że można badać pewne procesy zachodzące w przyrodzie poprzez analogię do skonstruowanych przez człowieka urządzeń elektronicznych. Ale ty wiesz, jaki paradoks mi się wydaje ciekawszy? Że my zamierzaliśmy robić program o barwach, a tak naprawdę zaczyna się wyłaniać program o mózgu. Wiedza tworzy się poprzez wątpliwości. Najpierw zwątpiliśmy w bogactwo barw i dzięki temu udało się odkryć trzy barwy podstawowe. Potem zwątpiliśmy, czy jest to aż tak proste, bo eksperyment dowodził, że barwa może nie ulec zmianie, nawet gdy zmieni się skład koktajlu z kolorów. I odkryliśmy, że sedno leży w jaskrawości, w tym, czy obiekt jest względnie jaśniejszy od otoczenia, czy też nie. Względnie. Kolor objawił się jako wynik obliczenia, kalkulacji, porównania barwy obiektu z barwą jego otoczenia. Proste jak mózg. Trzy barwy podstawowe nadal obowiązywały, ale o kolorze okazały się decydować już nie proste współczynniki odbicia, ale skomplikowane liczby zwane desygnatorami. Inny dla czerwieni, inny dla niebieskiego i dla zieleni. Trzy liczby. Przepis na barwę.
W trójwymiarowym modelu świata kolorów wygląda to tak właśnie, na osiach barwy podstawowe. Ale współczynniki nie określają już po prostu ich nasycenia. Współczynniki stały się względne, stały się wynikiem porównania koloru obiektu z jego otoczeniem. Bo to nie jest tylko model fizycznego świata barw, to model procesu, sposobu, w jaki te barwy widzi ludzki mózg. Skoro barwa jest wynikiem obróbki informacji, ktoś to musi robić. Wiedzieliśmy, czego szukać, więc podejrzany szybko się znalazł. Niezwykłe komórki w tylnej części kory mózgowej. Niezwykłe, bo sterowane przez dwa sygnały. Jeden z impulsów to pobudzenie. Bezpośrednia reakcja na określony barwny sygnał z obiektu. Ale do tych samych komórek trafia także sygnał hamujący, wynik reakcji na barwę tła, a więc te komórki mózgu są czułe na różnice sygnałów od obiektu i od otoczenia. I tak właśnie mózg oblicza desygnatory barw. Z tego obszaru, zwanego V1, informacja przesyłana jest do płata V4, gdzie następuje końcowa obróbka danych. Tu ostatecznie rodzą się kolory jako wrażenie. Komputer okazał się wcale skomplikowany. Specjalne techniki preparacji pozwoliły ujawnić komórki odpowiedzialne za tworzenie barwy. Płat V1, początek obróbki danych, gęsta sieć komórek analizujących. Obszar V2, obróbka pośrednia. Płat V4, procedury finałowe. Czy nie jest wspaniałe, że w tych pasmach preparatów badacze potrafili wyszperać sens? Na marginesie, te prace prowadzono na mózgu małp. Choć to nie ludzie, było nie było też naczelne.